Teraz bez targetowania spróbuję ich załatwić. Już jakbym, kurczę, grał jakoś grę z tej serii Lego, nie? One tak się rozpadają. Też prawda, faktycznie. Pamiętam, że kiedyś grałem w ten w grę Gwiezdne Wojny Lego. Tam właśnie to wyglądało identycznie. Jak się rozwalało typów, rozwalało się przeciwników, no to oni się po prostu rozbryzgiwali na wszystkie niemożliwe strony, te ich części ciała rozpadały. Tak to wyglądało. Ty dwóch na początku to rozważyłeś tak jak tego typa ostatnio na koniec w Sekiro. Ale wiesz co, wiesz, to jest to wszystkim najlepsze? Wszystkim jest najlepsze, że to może działać też na inne bossy, nie? Jeżeli to będzie działać na inne bossy, to jestem ustawiony. Na wstępnie nie sądziłem, że się tak uda. Ale jak zobaczyłem, że ze trzy razy, o kurde, że ze trzy razy się tak udało, to mówię, kurde, no to spróbuję. Spróbuję tak zakończyć tą walkę. Ktoś na łatwiznę poszedł. Okej. Jeszcze jeden tutaj został. Oni tak trochę są jak te zombiaczki z tego, z Sekiro. To znaczy, jak już go rozwalisz, on się rozsypia na te kawałki, to jest przez chwilę bezbronny i możesz go tak klepać, aż on w końcu tego życie zniknie kompletnie. Dobra, może pójdę tutaj już bardziej po prawej stronie, by spróbować. O, tu jest jeszcze jakiś. Znaczy, to jest po prostu dookoła taka w miarę ścieżka, czyli można albo lewą, albo prawą pędzić. O, jakaś tarcza mi wypadła. To cię, no, ubił. Mogę spróbować po prostu przebiec tędy szybko i znaleźć. No, jest to jakaś opcja. O, i się rozsypał kolega. Okej. Okay. Ten jest rozwalony, dalej. Jeszcze coś składa. A nie. Po prostu on się tak rozsypał na dużym obszarze. Oki. A, i tu jest ten wielki kolega. Tutaj. Ja bym z chęcią zmienił ten pancerz. Taki mam śmiesznie skórzany. W ogóle kompletnie nie pasuje. Zbijesz trochę duszek jeszcze, można będzie sobie klepnąć na następny poziom. A jedna statystyka dawała udźwig, nie? Tak, to jest ta sama od staminy, chyba trzecia na liście bodajże. Albo druga, już nie pamiętam. Ten wielki, to widzę, że on... Okej, chciałem powiedzieć, że on tylko wygląda na groźnego. Ale jednak nie, walnął mnie tuż przed tym, jak chciałem to powiedzieć. Uuu, ale mi sypnął. Pół życia mi zabrał. Blokuj. Dobra, leży. Dalej, patrzmy, gdzie jest ten mieczek piękny. Jakąś tarczę zgarnąłem, to... Skrzydlata włócznia. Jeszcze kilka przedmiotów jest z tego, co widzę. Oj, tu jakiś kolejny duży jest. Tam dalej też coś się błyszczy za nim. Spróbujmy, zobaczmy, jak tutaj to się zgłoży tych robaczków. Dwa, trzy. Wezmę ich na bardziej przyjemny obszar. A jeśli chodzi o Sekiro, to jeden z widzów mi napisał, że bardzo fajna jest parasolka. Nie wiem, czy słyszałeś o parasolce. Tak, mam. Że ona jest w zasadzie bardzo dobra. Używa się tylko jednego tego znaku duszy, podobnie jak w przypadku shurikenów, ale ona może służyć... Ojej. Ojej. Kurna mać. Akurat tak skoczyłem, że miałem ten krwotok jeszcze mi wyskoczył. Nie dość, że nie żyjesz, jeszcze krwotok. W każdym razie ten, ta parasolka może służyć zarówno do ataku, jak i do obrony. Zastosowanie jest szerokie. Ale jeszcze nie próbowałem. Zaraz w dół, jak się pójdzie... Gdzieś pod tą wieżą jest podobno,
walczyło się z tym typkiem w tych szatach, nie? Co on tam majty na koniec odsłonił. Tak, tak, tak. Właśnie gdzieś tam to jest. Tam, gdzie raz cię zarąbał gość z taką dużą włócznią. To włócznią, typo. Nie, właśnie jak z tego dachu zszedłeś, to raz skoczyłeś tak, że po prostu cię rozsiekał. A, wiem, już wiem, o czym mówisz. Dosłownie od razu dalej masz jeden posążek, którego nie odwiedziłeś i właśnie gość, od którego można tą protezę kupić. Ale też sobie ładnie za nią liczy, chyba z tego co pamiętam. Ciekawe ile, czy 500, 1000? Chyba z 1300, 600, ten rząd wielkości. No. To sporo. No i tak. Tam nie będę nawet zachodził, nie będę ich atakował. Tam też już zebrałem, zejdę sobie teraz dołem. Ewentualnie dzięki, dzięki Magda za lajka. Podnieść i uciec. Teraz chyba tak zrobię. Jeżeli jeszcze raz umrę, to spróbuję po prostu przebiec na szybkości. Dawaj, skacz. O, sporował mnie kurczę ten Skeletor, nie? A właśnie. Tego się po nim nie spodziewałem. O, pięknie, obydwaj się rozsypali. Dobra. Załatwieni są. Okej, czyli gdzieś w dole, tam gdzieś jest mieczyk. Próbuję mi po prostu, nie wiem czy nie nawet tam gdzie byli ci trzej, co cię... Dobra, zapróbujesz wszystko. Garnąć. Miecz dwuręczny, ale to nie to. Nie, to pewnie ten właśnie będzie. Zweihänder, tak? Czy ja coś tam wymawiam. Zaraz, dobra. O, niech oni sobie próbują mnie złapać. Ja wskoczę na górę i zobaczę, może to faktycznie jest to. No tak, jakby to przetłumaczyć na niemiecki, to pewnie tak wychodzi, Zweihänder, no. Nie wiem, czy nie masz troszkę za mało siły, żeby go w tym momencie tak normalnie używać. No ale generalnie też jeden z... najlepszych chyba takich po prostu jakichś mieczy. Taki jeszcze troszkę większy Claymore. Dobra, jestem przy ognisku, zobaczmy. O, tu jakiś typo jest. Pokazał mi się. Cześć, Magda. Cześć. Dobra, zobaczmy. Miecz dwuręczny, nie? 130. Wrażeń ma. Mam wszystko, co do niego potrzeba. A, no to mógłbyś sobie porównać skalowanie względem na przykład tego Claymora czy czegoś tam właśnie. Tego co widzę to... To jest tak jakby punkt wyjścia po prostu. Tego co widzę to wszystko jest na niebiesko, czyli na plusie. Ataku fizycznego 43 więcej. Redukcji obrażeń też dużo więcej jest. Więc mogę w sumie go używać faktycznie jako dwuręcznego. Fizycznych obrażeń 70% absorbuje w przypadku kiedy bloku. No to całkiem. Jak na ogólnie broń po prostu to chyba jedna z lepszych wartości. No dobra, to spróbuję. Pobawię się nim jako dwuręczną bronią. Zobaczmy co z tego wiesz, no właśnie, jest cięższy. Zobacz, czy się nie przeciąża w tym momencie. No tak. Ale jaka to jest kosa! Ho. Tylko chyba nie ma żadnego ataku typu pchnięcia, ale z tego co pamiętam na dwuręcznym chyba ma właśnie jedno uderzenie od góry. Tak. Jejciu, na jaki on kosa. Wielki. Oj, przeciąża mnie. Wracam się. Ale coś trzeba zdjąć. By zabrać. Może full YOLO mode w ogóle bez tarczy założonej. Nie no, tak nie bardzo. Tarcza by się przydała, to rzucasz ją sobie na plecy, jest leciutka i ci dużo szybciej stamina wraca. Tak jest. Dobra, jak to wygląda? Ile ja w ogóle mam? 32 i 3, czyli muszę zabrać 3 i 3 w ekwipunku. A to może nawet kusza jakbyś sobie zdjęła. Właśnie patrzę. Kusza ma chyba 3, więc coś jeszcze. Zdejmę. Rękawice na jakieś troszkę lżejsze może. Wiesz ile mój waży hełm? No od cholery pewnie. 8. Jezu. Ale nie, będę go nosił, bo wygląda świetnie. Jest spoko. No, tak. Jest spoko. Mogę coś tutaj jeszcze pokombinać. Brakuje mi 0,3 dosłownie, nie? Wiesz co, na tym ekranie jak zmieniasz sobie wyposażenie, możesz klepnąć bodajże F chyba jak masz wybrane, na przykład przewijasz sobie, nie wiem, listę spodni czy czegoś i ci się ten prawy panel przełączy na porównanie ogólnie, ile masz obciążenia, ile będziesz miał po zmianie. O. Przełącz status? O właśnie, okej.
A, czyli coś takiego można zrobić. 29 i 3, no 30 brakuje. To tarcze. Rękawice chyba nie mam. 1,8. No to są najlżejsze. To też jest najlżejsze. W ogóle jakoś strasznie... Wbić sobie jeden poziom w tą wytrzymałość, bodajże, czy jak to się zwie. No, no, no. To jest niegły pomysł. Ile ja w ogóle mam? 5098, to ja chyba mogę dać sobie nowy poziom. Tak, mogę. Witalność. No to mam już ustawione. Znaczy witalność to jest zdrowie. Dobra, właśnie chcę sprawdzić, Yeah. Parametr determinujący punkty życia, no to mnie nie interesuje w tym momencie. Inność, siła, wytrzymałość. Udźwig, punkty energii, odporność na krwawienie. Czyli to jest to. Okej. Okay. No, dokładnie. To jest jedna z lepszych statystyk w ogóle na dobijanie na początku. Bo od razu dużo takich rzeczy, które po prostu ciągle ci są przydatne, ci zwiększa. Teraz ile mam? Tak z ciekawości zobaczmy. 59. Kurde, jak to szybko wzrasta. Myślałem, że mi doda 1, 2, 3 punkty, a... Nie, no to po jednym punkcie, z tego co pamiętam, właśnie wytrzymałości i trochę tam więcej staminy. Znaczy energii po polsku, tak? Tak, faktycznie dodaję po jednym. Po 58. Tam do 40, to później chyba jakoś bardzo spada. Ogólnie większość statów tutaj jakby ładnie rośnie do 40, a później masz soft cap taki, że... w ogóle się nie opłaca inwestować, dopóki nie masz jakiegoś kompletnie wywalonego w kosmos poziomu. On ma też ten drugi atak. Ma dwa ataki, ale jest bardzo duży ten mieczyk. Zastanawiam się, czy w jakichś ciasnych pomieszczeniach nie będzie problemu z jego używaniem. No to z nadgłowy, czyli chyba ten silny atak z jednej ręki i bodajże lekki z dwóch rąk jest akurat taki dość wąski. Ale kurczę, sierpem to on naprawdę tutaj muci. Co mówicie? No tak, tylko jeszcze troszkę wolniej niż Claymore działa, tak? No tak, 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 tak. To faktycznie kompletnie inaczej u ciebie wygląda? Wiecie, nie wiem o co chodzi. Znaczy inne oświetlenie po prostu, ale tak jak mówię, mam dużo starszego kompa, także no, niską jakość po prostu no, inaczej to się mnie prezentuje. Wszystko takie jakby bardziej płasko oświetlone. Ła. Okej. Tego zabiłem. No to już nie będą więcej wstawać. Został mi tylko jeden. Okej, dobra. I ognicho. No i spoko, to ja tam już też się teleportuję. A, tu jeszcze jeden jest typo. Ścieżce. A, okej. Okay. Tylko pamiętaj, żeby jeszcze przy nim usiąść, jak je rozpalisz. Tak. Ależ po prostu ten miecz jest kapitalny, jak oni gniata. Zapal ognisko. Zapalone. No to musiałbyś jedno z tych człowieczeństw no, złożyć, użyć. Tak. I tak dalej, tak. Tak też robimy. Odwróć pustkę, myk, poświęcić człowieczeństwo, jest. No i spoko. Dzięki Maciej za lajka. Ścieżce. Aha. To gdzieś na górę wyjść? Nie no, od razu tutaj na tym. Dobra, to jeszcze go nie ma, czekam. Siemanko, witam. Znaczy ja już widziałem nawet ten znak od siebie. A jest, ten żółty. No, jest. Dobra, wydawało mi się, że ten znak jest troszkę jaśniejszy. Jakoś taki miałem. A, bo na początku rzucałem białe, teraz żółte rzucam. Kurde, faktycznie tutaj to wygląda to zupełnie inaczej u ciebie? Może to rozjaśnię trochę. Jasność. No, na jakim poziomie masz jasność ustawioną? Ja sobie w ogóle do oporu wyciągnę monitor, tak u mnie też słabo troszkę się prezentuje. Jak nie, jak właśnie jest ciemniej to wszystko. O, no dobra, to trochę zmienia, nawet dużo zmienia.
O kurde. No tak, wygląda trochę inaczej. Ale jesteś złoty teraz, słuchaj. Wydaje mi się, że ostatnim razem tak nie wyglądałeś. Bo jesteś złoty. Tak, biały bym. Jest tutaj kilka takich... Pchnij dźwignię? Nie wiem, jakby to nawet nazwać. Tak, to ci powinno otworzyć tamto przejście dalej. Jest kilka jakichś takich, kurczę, no nie nazwę tego gildiami, ale ogólnie bractw, chyba to jest najlepsze określenie. Aha. Właśnie na różne opcje, albo PvP, albo kooperacji. Czyli nam wrócamy teraz do tego przejścia, na które było zamknięte przed chwilą i się od niego odbiłem, tak? Tak. Jest trochę tych trapów, znowu te dwa się zebrały, ale teraz jak padną, to już nie wstydną. 208 obrażeń mu zadałem. Nie wiem dlaczego tak długo. Może jakoś razem policzy i po prostu te nasze. Może tak faktycznie było. Nie widziałem drugiego. No i okej, tak, tu jest chyba jakiś nekromanta. Tak, to jest ten następny. Można do niego albo polecieć dookoła, albo go próbować tutaj jakoś z łuku, z kuszy, z czegoś ubić. No, prawy czy lewy? Co? Ach, dwa ściągnąłem. Centralnie właśnie, to duże miecze są o tyle spoko. Ale super, podoba mi się. Ale się składają, zobacz. Złożyły się. Tak, bo ten nekromata, który... Okej, rozumiem, okej. Dawaj go, kurczę. Mieszamy go z błotem. Tak jest. Raz dostał z góry i leży. Piękna sprawa. Dobra. Jest ich tu trochę. Zapomniałem, że oni tutaj są w ogóle w tej okolicy. Następny leży. Trochę to ich było. No, dwóch tych małych, jeden chyba na wejściu. Beczki tutaj coś jest? Może coś tutaj jest? Tych... Nie, chyba nie bardzo. Nie, no generalnie w większości byś już widział tam ten ognik taki biały. Jak nie ma, to raczej nie ma co zbierać. Dobra, to idziemy na górę w takim razie chyba. O, tu jest jakiś ognik. No to coś musi leżeć. Gdzie masz poziom? Zaraz podejrzę, 44 podejrzę. No tak coś się składa. Młot lucereński, słuchaj. Okej. Okay. Czymkolwiek jest ta piękna broń. Na jakichś takich bardziej pancerzonych spoko. Bo jednocześnie ci zadaje chyba obrażenia takie zwykłe i odpchnięcia bodajże, albo coś na tej zasadzie. Słuchaj, pamiętasz, ostatnio walczyliśmy z takim czarnym rycerzem, nie? I no. Ten czarny rycerz... Wydropił mi bardzo fajną halabardę, która ma 230 ataku. Tylko wymaga bardzo dużo. Tak, sporo siły. 30 ponad 3 siły potrzebuje. Tak, są ciężkie, duże bronie. Oni w ogóle są więksi przecież nawet niż nasze postacie. A, coś mnie rozsynchronizowało z tobą delikatnie, jakiegoś laga złapałem. Jakiś następny nekromanta gdzieś jest? A nie, tamten nie wstał. Okej, jest spoko. Nie, bo ubiliśmy właśnie tamtego jednego. Słuchaj, jakiś wodospad. Teraz to naprawdę czuję się jak w tym filmie. 13 wojownik, no. Słychać wodospad, jesteśmy po prostu w jakiejś, słuchaj, grocie. Ktoś do mnie z łuku strzela, no nie. Tak to dokładnie wygląda. Tak. A, to jest ten, co na początku do nas próbował z góry. O ty kurcze. Zobacz, co teraz na ciebie czeka, no. A, tam za mną ktoś się chyba pozbierał. Tak. Został wbity posadzkę. Kurczę, jakbym taki topór miał wielki, ale by było fajnie. Pewnie jakoś znajdziemy. O, zobacz jak wygląda ta broń, którą znalazłem przed chwilą. Co to jest? Popatrz. To jest za broń. Estok to jakoś wcześniej. Jakiś młot. Włócznia, partyzana, długi łuk, lekka kusza, to nie to. Gdzie to jest? Z tego nie chowałeś nic. Właśnie, jakie ty masz w ogóle tam przedmioty kluczowe z takich wyglądających mniej więcej na pudełko? To jest ten młot. Który przed chwilą nie wygląda kompletnie na młot. Raczej na halabardę, co? Nie, to jest właśnie normalny tak zwany Warhammer chyba po prostu. Ostatnio 13 wojownik ostatnio był w telewizji i z chęcią obejrzał. Kurde, chyba sobie włączę weekend 13 wojownika, tak o nim myślę. Lubię sobie tak czasem odświeżyć. To muszę w takim razie zgarnąć. O, tutaj jest coś, czego nie zgarnąłem. Jakiś niebieski płomyk. Duża dusza nieznanego żołnierza. Taki no, to kolejna dusza. No dobra, to gdzie teraz? Dalej do wodospadu? Skaczemy i... No tak. A, tu w prawo jest ścieżka. Jest faktycznie. Faktycznie teraz wyglądasz jak ten NPC, którego ostatnio wyzywaliśmy. Taki złoty, idealnie, identycznie. Samo... O Jezu, ale ich tu się zbiera. Ojej, co mi tutaj?
Okej, ten posążek w ogóle mnie przydźgał trochę. Ciekawe. Jakaś pułapka? No. Obok tego posążka. Okay. Zobacz, zobacz, widzisz? Wyszły teraz. A faktycznie jakieś włócznie wypluła. Po prostu jak za blisko się go przechodzi, to... No, o, tamten typ spadł. O, ten się obudził. Ten miecz jest tak duży, że on po prostu... od razu... a w glebę też dosłownie uderza. Ojej. A oni się będą chyba zbierać, tu musi być jakiś następny nekromanta. Dobra, dobra, dobra. Tak jest, chyba gdzieś dalej. Lecę, lecę, lecę. Próbuj właśnie podbiec trochę dalej i zobacz, czy tam jest, może jest, będzie. Typek. Dobra, to ja tych dwóch tutaj przytrzymam, a ty spróbuj może tego nekromanta ubić. Żeby cię przynajmniej, wiesz... Dusza dumnego rycerza, ale... Jak do niego wejść? Nie widzę tutaj... Jest jakiś gościu, ale... A to może dookoła, co tam po drodze, jakieś kamucy pewnie czy coś, tak? Zobacz, czy tam nie masz jakiejś wajchy może do przerzucenia, bo... Właśnie nie widzę nic. Motek, od razu jak wyszliśmy z tego ciemnego miejsca, ale jakiś kurczę kolczasty był. A, tu jest, tam gdzie o, ja jestem. Za daleko przebiegam, dobra, 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 już używam. Okej, okay. Co się stało? Jak się odzwyczaiłem od tego wszystkiego? Chyba się odwrócił tamten most, tak mały właśnie, który był takim kolcami najeżony. No to widzę, że trochę ci pożerały tego z życia. Tak. Dobra, leży ten. Dobra, jest, dobra, ten, jest ten mostek, dawaj przez ten mostek. A tam dwóch czeka na mostku, już widzę. I nie mogą tu... Och, te pułapki tutaj. Tak, trzeba się pilnować. Chodźcie. A, widać jest, nawet. Jest nekromata, tak, jest, jest, jest. Dobra, to ja do niego pewnie. Dobra, to leć, ja wezmę tych, no. Dobra, gdzie tyga padł? Tych dwóch też już praktycznie. O, zrzuciłem go. No i spokój. Dobra, dobra, to lecimy dalej. To my tu a, mamy. Tu w ogóle w dół można jakoś pozeskakiwać. Tu jest chyba od choroby jakichś różnych innych ścieżek. No, no, no. Tak, tak, faktycznie. Ja cię. Tak, ja w ogóle tu jakieś jedno całe ognisko pominąłem, jak w to ostatnio grałem. Później się dopiero zorientowałem. Tutaj widzę jakiś niebieski wiesz, przedmiocik. Co? Dobra, to może ty, nie wiem. A, już jeden się podniósł za tobą, to już go układę. Dobra. Dusza dumnego rycerza. Tu masz trochę tych takich bocznych pomieszczeń malutkich, gdzie jest od choroby tych różnych zbychlaków. Okej. Tutaj zgarnąłem z tego pomieszczonka. A, tu się następnie zbierają. Tak, tak, widzę. A, za nami jeszcze jeden wylew. Tak, 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 tak. Ale tak. Już nie ma. Walnę Estusa. A, smacznego, smacznego. Dobra. Dziękuję. A, jeszcze dych, ale ledwo, ledwo. A co chodzi? Znowu jakiś kawałek laga chyba wszedł. Kurde, chyba musimy biec dalej, bo to one się rysają teraz. A tam, o kurde, dobra, to dobra. Tam chyba jest dalej, gościu. Świeczki, ojej, świeczki, kurde, nie... tośmy się zakopali. Na górę, na górę, na górę, na górę. Gdzie oni są? Gdzie jest ten nekromanta? Dobra, to dawaj. Gdzie ty nekromanty widzisz? No właśnie nie widzę go. To jest ten problem, że nie wiem gdzie, skąd. Może na dole kawałek dalej. Tam nic nie ma, nie widziałem, żeby było wyjście z tego pomieszczenia. Może tutaj w prawo? O. A, no tak, tak, tu jest... Ale tu nic nie ma. Zejście w jednym miejscu. O kurde, co to? Okej. Okay. Zeskoczył nad nami tutaj? Nie wiem, pęć dalej. Może nie zeskoczył. Okej. Okay. Przyjemnie. Jest tutaj jaszczureczka. Uważaj, 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 bo tutaj... Jaj, strała się. No trudno, później będziesz mógł do niej wrócić. O Jezu, jest tego troszkę. Tak, trzeba z prawej strony przechodzić. Drabinka. Okej. Okay. Ta drabinka to taka, kurczę, niezbyt bezpieczna. Nie wygląda na zbyt solidną, chociaż w sumie... Ale się trzyma. Dobra, i co dalej? No tutaj mamy. A, cały czas słyszę ten wodospad. Tak, to jakoś tak inaczej wygląda. O kurde, co to za korytarze jakieś? Strach tu chodzić. O. I następna... Czyli jesteśmy w tym samym miejscu. Kurde, już byliśmy. Tak, zobacz, ten gość ja tutaj stoi, nie? Pierdziele. Nie można nam do niego jak przeskoczyć? Nie da się stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Idzie coś. Idzie coś, tak. A, faktycznie. A ci skąd się wzięli? Nie wiem. Czy oni przyszli za nami stamtąd, z tej jaskini? Tego mostku? A nie, tu jest jeszcze inne miejsce, jesteśmy w innym miejscu, zobacz. A nie, nie, to już sam nie wiem, kurde, pogubiłem się. A nie, bo tu od razu w wejściu za tym mostem był nekromanta, który po prostu tamtego jeszcze musiał zdążyć pewnie pozbierać, zanim go pierwszy raz ubiliśmy. Ła.
Dobra, a to może tutaj na dół na przykład, w jedną albo w drugą stronę. W lewo może. Chcesz zobacz, w prawo jest jakaś wskazówka, to znaczy coś tam był. Coś tam się... No to dawaj, to ja tam skoczę, zobacz co tu się w ogóle dzieje. A też skaczę. Troszkę życia zjadło. Jakiś smutek. O, kamień jakiś spada. O, zobacz, aż most się stworzył i tam jest jakiś boss chyba. Nie. Tam nie idziemy. Dawaj na razie tu, gdzie ja idę. Już chyba kojarzę, co tu się dzieje. Tak, dokładnie. Co się dzieje? Raz, że tu masz drabinkę do tego typa, ale poczekaj, cofnij się jeszcze kawałek. Aha. Nie wiem, na ile widzisz, tu coś sympatycznego bardzo siedzi na tym posążku. Polecę. Tak. I... Troszkę dalej. Dobra, jesteśmy w środku. Ognicho czy coś? Jest ognisko, piękne ognisko. Dobra, to ja na chwilę spadam. Dobra. Możesz sobie rozpalić, spróbuję ci tu za chwilkę dogonić. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Dobra, spoko. Słuchajcie, no musimy tutaj... Opal ognisko. Pod którym były gesty, już nie pamiętam. Oj. Dobra. Co ci się podziało? Ja chciałem, uważałem, żeby nie trafić na tą pułapkę, nie? Zobacz, widzisz stąd? Ile tam jest typów? Tam stoi trzech. O kurde! A, no i właśnie. Okej. Okay. I nie warto się zatrzymywać. Kurczę, jaki ten most jest. Po prostu w każdym miejscu coś chce mnie zabić, no. Dobra, czyli musimy... Dobra, to jestem jeszcze raz przy tym ognisku. Szybko odpalę człowieczeństwo. Spoko. A, to ja się wybiorę do tamtego gościa, bo mówię, mnie tu nawet nie było jeszcze do tej pory. Okej, spoko, jasne. Teraz był w swoim świecie, skoczę na górę. Jasne. Zobacz, czy go tam jeszcze mam. Nie mam go tam. Dobra. Już sobie gdzieś poszedł w cholerę. Tak, ta wajcha to jest od tego mostu. No to musiał przerzucić po prostu. U mnie był koczasty, z wajchą luźną. Jak nacisnąłem wajchę, to mi się wypłaszczył. Za dobry cwaniak. Można do niego iść na górę, mu podziękować, jeżeli jeszcze tam ciebie będzie czekał. Znaczy i tak trzeba tam pójść, żeby tu wajchę przerzucić, tak? Bo teraz ona się cofnęła. No teraz to pewnie będzie takie po prostu właśnie przechylone. Dobra, aż zobaczę. Aż zobaczę. Ach. No tak. Teraz jest przerzucona. Dobra, zbiorę swoje śmieci. Zbiorę sobie śmieci. Już patrzę. Jest cały czas. Zobacz, co ci ciekawego powiem. A, nie musisz teraz tych człowieczeństw zużywać, bo cały czas masz jakby te... Teraz nawet dwa na liście. Widocznie po prostu tych przeciwników coś tam dropi co jakiś czas. Chyba nie narobiłem kłopotów. Narobiłeś. W ogóle. Jest mi naprawdę przykro. Potknął się i przełączył, tak? Jakieś koślawe to spolszczenie. Każdy popełnia błędy, przysięgam ja też. Jestem trusty paczes. Tak, godny zaufania. To powinno wystarczyć za rekompensatę. Człowieczeństwo mi daje jedno. No i bardzo spoko. No dobra, niech ci będzie. Będziesz żył. Tym razem. To jakoś fajnie... Tak, jakoś fajnie się zjeżdżało. O, już wiem. Spacją się zjeżdżało z tej drabinki. A, ci już stoją ci dwaj. Już czekają. Tak. Dobra, to dawaj ich rozwalimy, żeby potem po prostu... Będzie spokój, to jest. Tak. Tak, i ci już poszli do piachu skutecznie. Okej, okay, to tego dużego teraz. Za ubicie typów, tak, dokładnie. A, dziura, czekaj, faktycznie. Można tam zeskoczyć na dół, tam niewiele się dostaje. Można tego łucznika najpierw jeszcze spróbuję tutaj ubić. Chyba akurat udało się go wykończyć, tak jest. I tam jeszcze jest jeden? Tak. A on się chyba resnął? Nie. Okej, miał część życia. To już jest. Dobra, tutaj ten wielki powinien się pojawić za chwilę. Tak. I biegnie już. Się wziął? Pułapka jest po lewej stronie. Okej. Okay. Dzięki za info. Dobra, chyba leży. No i poszedł. Krótko, elegancko. Z dwóch stron to moment schodzi. Tu się chyba jeszcze spadł?
Nie, jakieś trupki spadły, coś. I właśnie, gdzie tu wejście jest? Gdzie tu masz wejście? Tu. A, tutaj gdzieś. Okej, dobra, to ja pobiegam po prostu dalej. Sprawdziłem w prawej stronie. Po lewej nic, chyba. Czekaj, tu moje gdzieś śmieci były, czy nie? Nie. Nic nie ma. O, kojarzę tą okolicę, ja tu jakoś od drugiej strony doszedłem. Tu będzie duży typ. Tu będzie bardzo duży typ zaraz. Ale okay. To na razie chyba ominąć. Tak, to jest to miejsce. Tak, to jest to miejsce. Proponuję na razie odpuścić. Chyba, że masz kilkaset strzał, które chciałbyś sobie wywalić po prostu w powietrze. O, tu jest typ. O, widzę, że ktoś tam. O, tak. Ojej, on się prawie ściągnął już. Tak, tak w lewo stąd można uciec. Tu jest normalny korytarz jakiś. To chyba bardzo podobny do tego typa, który był przy na wejściu. To jest ten sam, tylko ten jest dużo mocniejszy. Dobra. O, tu jakaś dziura głęboka. O, tutaj jesteś, duża. Spoko. A, szkieletki na dole. Czekaj, ja i czym się w ogóle da w dół ich atakować? A, czyli silny atak to jest kopniak w dół. Dobra, zjeżdżam. No tak, jak jesteś na drabinie, to też możesz atakować właśnie w górę, w dół, jak ci zdejmą staminę do zera, to chyba spadasz po prostu. Ło, spadłem na dół. A tu gościu, nie? Rycerz czarny. Zabił mnie. O człowieku, nie, to możemy to sobie chyba odpuścić. Bo tutaj da się też z drugiej strony jakoś dojść, ale to chyba z pierwszego ogniska. Wiem, że ja tędy wracałem na górę, ale nie schodziłem właśnie niżej. Spróbuję tam skoczyć, nie A wiesz co, spróbuj skoczyć właśnie na środek, tak, jakoś? Nie, tam jest chyba za głęboko. Chociaż czekaj. Bo ja tu dosłownie na samym środku tego jeziorka, tylko tej przepaści widzę widzę niebieski płomyk, nie? Tak jakby tam jakiś przedmiot był. No dobra. Dobra, po prostu tak jak tutaj sobie stoję, się odwrócę i po prostu na pałę do przodu spróbuję pójść, dobra. Pobiec, zobaczyć. Ciekawe. Czy przeżyję. Lekko w prawo trzeba by było spróbować, bo ja wpadłem na jakiś dach taki skośny. Ja cię kręcę. Co tu w ogóle się dzieje? My skaczemy. Zaraz do ciebie wrócę. Poczekaj moment. No dobra, no nie mam wyboru. Dobra, sobie pozwalam tych gości przy tej dźwigni. Jest coś, jakiś płomyk. Ciekawe. Mówię, na pewno da się tam jakby kroczek po kroczku dookoła zwyczajnie zjeść. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego spadłem z tej drogi, która się taka normalna wydawała. Te bronie. Dobra, wiesz co, ja tutaj piętro wyżej zrzucam swój znak, tam gdzie tam tych dwóch było. Okej. Także możesz tam w sumie się do mnie cofnąć. Dobra, ja już sobie czekam, zrobiłem porządek z tymi u mnie. Dobra, widzę znaczek, przywołuję od razu. Jak w twoim świecie padnę, to też mi dusze od razu nie odpadają, nic tego typu, wszystko sobie jak czeka na lepsze czasy. Tak, jak się poczeka tutaj na tych schodkach chwilę, to tam ci dwaj po prostu próbują do ciebie skoczyć i wpadają w całą tą dziurę. Jeszcze gość. Tam witam. Następne podejście kamikadze. Bo innej drogi chyba tutaj nie mamy, nie? No można się przebijać po drodze w okolicy, gdzie był ten wielki taki czarny typ z tą włócznią. No mnie tam na jeden strzał chyba ściągnął, z tego co pamiętam. Prawie. Czyli tak jakoś bardziej na środek. Właśnie delikatnie w prawo, bo na środek to nie wyszło. Generalnie tak jak teraz stoję, patrzę to tak jakby, nie wiem... Aha. 1/3 jakby od prawej strony po szerokości. I po prostu duży krok do przodu. I prawie wyszło. Nie, trzeba spróbować po prostu wzdłuż tej ściany. Tam ewidentnie jest jakieś normalne przejście. Kurde. Tylko tamta dziura właśnie, w którą myślałem, że można będzie wpaść tak normalnie, gdzie no wydaje mi się, że tam cię jakoś wyamortyzuje, bo tam coś na dole jest takiego inaczej wyglądającego. No generalnie jest mała. Jak była większa, to na spoko dałoby się w nią trafić, ale tak to będzie ciężko. Spróbuj może po prostu wzdłuż tej ściany kilka razy prawą stroną jakoś się stoczy, tak jakby na ten następny stopień. Ja nie wiem, ty widzisz w ogóle tam tak jakby schodek po prawej stronie, czy nie bardzo? Właśnie nie widzę zbyt. Ja widzę jedynie ten płomyk, nie? Nie, ale mówię prawą stroną, tak jakbyś wzdłuż ściany chciał się przetoczyć albo zejść. Czy?
Wiesz co, po prostu dałem krok do przodu prawą stroną i normalnie spadłem na tą platformę. W sensie, trzymając się prawą ręką ściany, po prostu normalnie biegłem wzdłuż tej ściany, bez nawet toczenia się, bez czegokolwiek. Normalnie wylądowałem na tej platformie, o której mówiłem. Że coś tutaj, coś tutaj widzę, faktycznie. Tutaj widzę. Na następną w ten sam dokładny sposób się udało zejść. I jeszcze jedna dalej tak samo. Normalnie da się tutaj zejść po prostu jakby schodząc wzdłuż ściany. Bo nie wiem, czy nie z kawałeczkiem rozpędu, tak z 1-2 kroki coś. Ale to co widzisz, to jest chyba ten kamulec taki, od którego ja się odbiłem, jak się spróbowałem stoczyć, ale po prostu normalnie biegąc wzdłuż tej ściany się udało bez problemu. O! Okej. Okej. Padłem na jeden stopień niżej. No i dalej w tą samą stronę też się dało, przynajmniej u mnie normalnie następny wejść, jeszcze następny. Dobra, jestem na drugim, ale kurde ty. Faktycznie to jest jakaś ta. Tutaj coś pode mną jest. Coś tu słychać, jakiegoś typa. Idź tak jakby dosłownie pode mną. Wiecie, tylko. Okej. Okay. Tu jest dziura wewnątrz. No to dawaj do niej. Tam już chyba bliziutko, tak? Ja tu nie tak, mogę. Tak, ja już jestem. Gdzie jestem? Tak, jestem dosłownie na tą dziurą. Dobra, to wskakuję. Tu jakiś młot słychać, ktoś kuje. O! Jakiś cinematyk się pojawił. Okej. Okay. Coś krótki. Jednak nie. Buźwa, jakiś szkieletor idzie z wąsami. Trup z wąsami, no faktycznie, tak. Człowieku. No tak, zobaczysz sobie na tym. I te, słuchaj, te wąsy też ma z kości, nie? O. A, widzę, z jakimś młotem. A, jakiś kowal pewnie, albo coś. Kowal, ale też... Tak, to faktycznie jakby ktoś młotkiem pracował. Rozpraszasz mnie, wynoś się. Bardzo miły, sympatyczny. Myślałem, że będziemy się zabić, a on mi jeszcze pomógł, nie? Ostro. I jest ognisko. A nie, to... Ja miałem powiedzieć tak, młotek, jakiś kurde kilof jest. Tak, to kilof. No i pięknie, dobra. Odpalone. Przysiądnięte. Dobra. Dobra, to ja rzucam znak zaraz obok w takim razie, między ogniczkiem a tym gościem. Z nimi można zagadać? Rozmawiaj. Nie, no można, no normalny też kowal. O! Ale nawet jakby chciał, to ja bym mu chyba nie dawał tamtego ognika, bo to jednak jest trochę przerąbane miejsce. Żeby tutaj chodzić coś, wiesz, kłuć. Coś ma na sprzedaż? Przedmiot, właśnie patrzę. Kość wiodąca do domu, tego to nie chcę. Zestaw kowalski do zbroi, zestaw naprawczy. A, no to mógłbyś pokupować, co tam z tego ma. To jakieś mocno... 2000 duszy. Za każdy przedmiot. No ale to też znowu, raz będziesz miał i wiesz... Odłamek tytanitu, wzmocnienie plus 5. Zwykła broń. Wiesz co, weź sobie pokupuj może jednak te kluczowe. Nie, w razie czego byś chciał sobie po prostu poulepszać, to nie będziesz musiał gonić do kowala, tylko od razu to będziesz miał. Tak, dwa to akurat ci na oba stać. Dalej, wezmę sobie no, jedną tą sztukę. Tytani tu coś tam kupić, jakbyś miał. Okej. Okay. Czały. Podstawowe. Tyle nie ma. Większy, dużo, zbyt dużo rzeczy tutaj nie ma. No ale dobre i to odłamki. Tak jest. I dobra. Te wszystkie narzędzia. Okay. Cześć, cześć. Wiesz, najgorsze to w tym tunelu, jak na nich, kurczę, ten... Jak w tym miejscu nas złapią, nie? W tym cienkim, wąskim tym tunelu, przejściu. To jest najgorzej, kurde. Wiesz co, może, nie wiem, stań sobie na przykład przy tej kolumnie czy coś, ja spróbuję ich z prawej strony tam po drodze do bossa, powyciągam pojedynczo, to może albo mi się uda ubić, albo jak się wtoczą, to gdzieś się wtoczą tu, gdzie ja teraz na przykład jestem. Dobra, ja tutaj będę czekał, jeżeli się wtoczą, to ja ich po prostu dobiję, nie? Dobra. Właśnie, spróbuję ich pojedynczo powyciągać. Ale on kuje ten młot po prostu. Co on tam kuje? Jeden pędzi? O Jezu. Toczy się, widzę. Ale nie wjechał do środka. Teraz wjechał.
drzwi padł. Dobrze. Wysoko w ogóle. O, następny. Ale on się nie wtoczył. Ty, oni jeszcze stojąc są w stanie tak jakby cię przeorać tymi kolcami, w sensie podchodzi i nie musi się zacząć na ciebie toczyć, wystarczy tak jakby podskoczy. Też trochę krzywdy robi. Teraz podbiegnę, zgarnę te śmieci. To toczy się jeden, ale już zaprzestał. Dobra, nie będę do niego lazł, bo zaraz następny jeszcze mnie przeatakuje. No to już mnie stali, tylko już... Okej. W innej teksturze. Okej, jedzie jeden. Rozwalony. I teraz tu z prawej tych dwóch chyba. Trzymajmy się całkiem tej ściany. W razie czego to może któryś następny się nie zagrują. Tak, tu jest dwóch. Jadą. Się toczy. Jeden jedzie. Dobra, rozwalony. Ładnie. Jeszcze chyba ostatni, więcej ich nie widzę. Jak oni na ciebie jadą, to po prostu tym tarczą blokujesz. Tak, a jeszcze jeden jest za winklem. Dobra, tu już ostatni został. I padł. Ten tutaj nawet dał mi się po prostu zarąbać. Na tarcza spokojnie. Kościanego koła. Chcesz jedną tarczę kościanego koła? Wypadła ci? Wiesz co, mam. Ja mam dwie. Mam z kitraną. Mam schowaną. Próbujemy tego dużego zaatakować, czy? Chyba wszedł już tutaj do bossa. Idzie, następny. A, faktycznie, o człowieku, nie wbiegaj tam dalej, bo jeszcze tam ten czarny się nad ciebie kurwa. Dobra, on jest na jeden strzał. Okay. Też w sumie można spróbować, poczekaj, bo ty masz jeszcze jedno w plecaku. Tak, dwa mam teraz, dwa no, nawet mam. Nie w plecaku, no w łapie tak jakby aktywowane. Dwa już mam. My sobie tu od tej strony od ogniska. A, jeszcze najpierw musimy te dusze wyciągnąć, te łebki dwa. Dobra, ale to chodź wróć tutaj pod ognisko, żeby przynajmniej w razie czego tu gdzieś te twoje śmieci spadły. Dobra, spoko. Chwilkę postoi, to będzie spoczko. Poprzerzam parę kółek. Dobra. Ale tutaj zrobię. I pomalutko. Ja dreptam, zobaczę czy jeszcze gdzieś tutaj nie ma jakiegoś kółka. Generalnie nie widzę, ale chyba jedno jeszcze było gdzieś między tymi duszami. Dobra, są dwa łby. Gdzie on ten gościu skakiwał? Z góry gdzieś? Ja go w ogóle nie widzę w tym momencie, wiesz? W sensie ten rycerz, tak? On tak. Z góry spadł, z prawej. A, dobra, czacha. Jedna. Druga. Rozbite, tak? Tak. A, tu na górze stoi. Dobra, to może jakoś tak się rozejdźmy w dwie strony, żeby w razie czego... Nie, bo prawą stroną nie ma jak go zgarnąć nawet, bo tutaj masz... Tu na demo są jakieś takie skałki. On chyba zaraz... Biegnie, skacze, jest. Skoczył na dół. Faktycznie. Na jeden stopień niżej i teraz skacze w dół pewnie. Tak, dobra. To nie podchodź tam dalej, bo na lewo od tego miejsca... A, chyba się zablokował. Masz łuk? O. O, tak, jest. Dobra. Jest, zeskoczył. Wyciągnijmy go trochę bardziej na środek. Wiesz co? A, właśnie. Dobra. Na ciebie jest zagrowany. Teraz pewnie się do ciebie odwróci. O! O! Ładnego strzała dostałem. Czyli on dostał? Pół życia ma praktycznie, no może 3/4. Pół obrotem jeszcze. O, dobra, w plecki. O! W plecy tam pięknie dostanie. No, dostaje. Normalny ma taki model, nie oberwał chyba. A, już, prawie go już położyliśmy. To jeszcze go dobimy spokojnie. Ach, jeże. Grudka białego tytanitu. Elegancko. Nie tylko tyle. Nic więcej. No, więcej. Trudno, dobra. I mam w ogóle dwa niebieskie półmyczki. Tak, no ale to z góry jakoś trzeba będzie. No właśnie nie wiem, tutaj jest... No z góry chyba nie ma możliwości wskoczenia. Znaczy, tutaj jak ten czarny przyszedł, to na pewno da się zaraz tym przejściem wejść. Tym, który jest przede mną. Hmm? A jak coś tam masz wyżej na tych półkach, to z góry trzeba by spadnie. Dobra, to idziemy, zobaczmy co tam dalej na nas czeka. Ciekawego. Trochę jakieś taki uplepsu ogólnie siedzi z tego co pamiętam. Jakieś tutaj wskazówki. Co tam ludziki napisały? Smutek na wprost, ocena 0. Słaby punkt życie, ocena 5. To na dół. No i tylko w dół, tak? To co? Spadamy? Spadamy chyba, nie? No co? A, to się pojawiło. Cinematic. Co my tu mamy? Tu jakiś nekromanta. No ewidentnie. Pierdzielony. Widzę, on ma rąk.
wystarczająco. Wow. Ależ ty dziwny. Jakieś maseczki. Nie mogę powiedzieć obrzydliwe, bo nie widzę w ogóle jego twarzy, nie widzę w ogóle jego ciała, tylko szatę nie, widzę. Nie, ma trzy... Dobra, trzy jest. Pinwheel. Wiesz co, to się podlecz, bo chyba jeszcze od upadku trochę oberwałeś z tego co... Tak, widzę. O panie, on jakiś ogniem zieje. I to ładnie tłucze tym ogniem. On się kurczę klonuje tutaj. Shadow Jutsu, tak? Tak. Okej. Okay. A, no tak. Tutaj te jego takie kopie schodzą na raz. O, człowieku. Kopie schodzą na raz, a główny po prostu no, ma normalny pasek życia. Jezu, jak strzasny. Ty, ale on bardzo szybko schodzi, ma jakoś strasznie mało życia, tylko cholernie mocno bije. Tak. Estusa. Ja już bez Estusa zostałem. Następne kopie sobie porobię. Ojej. Pierdziele. Ojej. Ja myślałem, że ja tego normalnego biję, to jakieś kopie. Ła. Tu w rogu przy mnie jest. Zginąłem. Mnie jest ten prawdziwy. Aj, padłeś. Kurde, wiesz co? Dwa razy dosłownie. Wiem. Widziałem, że on bardzo mało życia miał. Powiem jeszcze raz, tak. Ale jest do rozwalenia. Ja sobie może wezmę jakąś szybszą broń. Bardzo przeszkadza, bo nawet wiesz, bardzo robisz uniki, bardzo blokujesz, ale to cię nie musisz tego trzymać łamać. Ojej! O matko. Zniknął mi. Tak. A może mi śmieci zgarnął? On chyba jako jedyny zostawia ze sobą te ślady takie... takie duże te ślady. A chyba wiem. Jest! Jest. Co ci tam z niego wydropiło? Nie patrzę. Rytuał rozpalania. Społeczeństwo. Kość wiodąca do domu. I maska jeszcze powinna być. Rytuał rozpalania. Nie wiem co to jest. I tak, faktycznie. Maska ojca. O, ta jest cokolwiek... To jest? Co to jest? Jeden z hełmów. Może wydropić jedną z tych trzech masek, którą... O, bardzo małe mam tego. Dobra. Tak, ale ona ma, jakbyś w opis podejrzał, ona magię. Ma jakieś ciekawe właściwości. Ta ci chyba mocno zwiększa albo regenerację, albo odporność, coś takiego. Ale właśnie jedna z trzech masek może z niego wydropić. Obrona magia, obrona ogień, obrona błysk. Założę sobie ją. Tak z ciekawości. Nie, ale wyjdzie jeszcze tam, gdzie masz opis ten tekstowy. Tam powinniśmy się wspomniane, co ona ma jako tu swoją... Jaka śmieszna. Dobra. No nie widzę tutaj nic, powiem szczerze nic. Dropiła. Ja podejrzę u siebie jak to wygląda. Tak, ja mam maskę matki. I ogólnie zwiększa maksymalne życie. Ta chyba też coś powinna robić. Ło. Rozwaliłem stół. Tutaj.